Jeśli macie ochotę na coś słodkiego, mam dla Was idealną propozycję. Błyskawiczne, kakaowe ciasto z owocami, które przygotujecie w kilka chwil. Cała taka porcja ma tylko 300 kalorii, a co najważniejsze, nie zawiera białej mąki ani cukru. Możecie użyć tutaj swoich ulubionych owoców. Ja wybrałam maliny, które doskonale komponują się z intensywnym smakiem kakao. Przygotowanie jest dziecinnie proste. Wszystkie składniki mieszamy w jednym naczyniu. Przekładamy do niego jogurt grecki. Możecie użyć tutaj zwykłego jogurtu lub na przykład serka wiejskiego. Dalej wbijamy jedno całe jajko. Dodajemy łyżkę odżywki białkowej. Możecie także użyć mąki migdałowej. Łyżkę gorzkiego kakao. Odrobiną masła orzechowego. Jeśli wybraliście odżywkę białkową bez dodatków, dodajemy także łyżkę erytrytolu. Całość miksujemy do uzyskania gładkiej konsystencji. Gotowe ciasto przelewamy do foremki, a na wierzchu możemy dodać owoce jagodowe, świeże lub mrożone. Mogą być także kawałki czekolady lub wiórki kokosowe. Wybór należy już do Was. Nasze ciasto pieczemy w airfryerze przez około 25 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza, opcja pieczenia ciasta. Jeśli wolicie piekarnik, wydłużamy wtedy czas do około 30 minut. A dla mniej cierpliwych, to ciasto można również przygotować w mikrofalówce. Ustawiamy dwa cykle po 90 sekund na najwyższej mocy. Po lekkim przestudzeniu ciasto jest gotowe do zjedzenia. Lekkie i pełne smaku. Zapraszam Was do wypróbowania przepisu. Wszystkie składniki, których użyłam, znajdziecie w opisie poniżej. Możecie również zrobić większe ciasto i wtedy wszystkie składniki podwoić lub zrobić razy 3 lub 4.